Podoba mi się, ale nie chcę jeszcze szefować poglądami, bo nie... Wjeżdża do końca. A ja tutaj właśnie nie mogę skręcić. Dzień dobry. Że po co ta tuba i tak musimy czekać? Nie wiem, no robię to dla was, tak mówię. Ja chyba jeszcze odpuszczę potem i... Czekam, jedyne co mnie teraz powstrzymuje przed tym, żeby... nie robić restartów na... Zaraz, czy ja gadam jak debil? Nie, dobra. Nie robić restartów to jest to, że nie ma integracji zjadisko. I to jest wszystko. Jezu, są. No dobra. To mamy to. Coś oprócz tego się dzieje, chyba nic ciekawego. Tylko przesiedźmy jeszcze newsy, coś ważnego się dzisiaj stało, bo powoli budzą się Stany, ale to chyba zrobimy pod koniec. Xbox Series X jest podobno super maszynką do emulacji, bo w trybie deweloperskim odpala się emulatory i się żyje. Jestem ciekaw, jak sobie poradzą ci producenci konsol. W sensie jestem ciekaw, tak miło się to śledzi z daleka. Doom Eternal na Nintendo Switch. Jest to data amerykańska. Przybędzie 8 grudnia. Myślałem, że przybył już w sierpniu. Tu jest ciekawa w ogóle ten... koncepcja speedrun z nowym procentem ukończenia. Czyli ten speedrun musi być najszybszy, ale przy najmniejszym procencie ukończenia gry. I to jest chyba 17-godzinny ten, czy tam 24-godzinny speedrun pozwalający ukończyć grę z małym procentem ukończenia. To jest dobre, w sensie... No, fajnie, że ludzie to eksplorują, tą ciekawą kwestię. Dobra. Konkrety. Przeproś za obrażenie cyberpunka. A po co? Kogo to obchodzi? Włączmy czołgi i ten. I jedziemy. Czy będzie planetarka? Dzisiaj już była. U Nvidia zrobiliśmy ten mecz. Jutro wrócimy. Nie, jest za głośno. Jest bardzo głośno, przepraszam. Graliśmy w jakąś głośną, cichą grę. Że koszulek od Cyberpunka nie będzie. Jezu, tak, ale to jest najgorsze, sam widzisz, że firmy sobie przekupują influencerów koszulkami, skarpetami, to jest dramat. Czy mam pre-order Cyberpunka? Nie, będę go ogrywał tylko jak go dostanę, a mówię szczerze, że mi się za bardzo nie chce. Ja teraz jestem spełniony, skończyłem Noite z super laserem, mogę zrobić wszystko. Witamy na pokładzie. Loguj się każdego dnia, no spoko, spoko. Jutro będą dublony. Dublony, jest jakieś fajne słowo. Czy kiedyś pieniądze, teraz koszulka wystarczy na przekupno. No mówię, jak masz kogoś, kto nie ogarnia i dostanie, kurczę, jak to się nazywa, koszulkę, to jest podjarany, tak? Będzie nazywał CDP najlepszą firmą. I w sumie mówię, jak to... Czy to jest w tym coś złego? Z jednej strony nie, z drugiej strony to jest dziwne. Okej, okay, ogarniamy. Jak tutaj obrazek wrzucić? Trzeba go najpierw wrzucić na przykład Imgura. Co tam, Dragon Age czołgi? No gram w WOTA, nie, w WoWa. To są te zagadki nazewnictwa. Czy to ta gra o statkach miała crossover z anime? Chyba tak. Te współprace są spoko. Teraz trwa jakiś event, gdzie ten jest crossover z słodkimi kosmitami. Jak ktoś chce, to ten. Ja siedzę na Discordzie. Jakiś Szparagu coś tam pisał. O Boże, moment. Rajduję z 119 osobami. Dzień dobry. Ja od razu mówię, że się ten nie zna. Będę się poznawał. Czy w SnowRunnera grałem na padzie czy klawiaturze? Jezu, w SnowRunnera grałem na padzie. Ale potem się okazało, że SnowRunner jest dużo lepszy na klawiaturze, jak się chodzi o manewrowanie. Tak, zrajdowani jesteśmy. Tak, welcome to Makula World.
Patrzę, czy ktoś jest na Discordzie. Jakby ktoś chciał pogadać i się dołączyć, to ten. To lecimy. Czy już przerwa? Nie, nie, zaczynamy dopiero. O. Czytam też tubę, jakby co. I co, Szparagus to szycha Wowa? Wiem. Właśnie czekam aż ten, czy da znać, jaki ma pseudonim na tym. Jest Szparagus. Połączymy się z nim. Halo, słychać mnie? Halo? Zaraz, jest problem, bo widzę, że wszyscy cię słyszą, ja cię nie słyszę, sorry, moment. Coś musiało pójść bardzo nie tak. Aha, bo jestem wyciszony. Okej, okay, sorry. Możesz coś powiedzieć? Jak ja tego nie robię, moment. O, dzień dobry. O, dobry wieczór, hello. Słyszysz mnie? Słyszę, głośno i wyraźnie. A to spoko. No co tam, ja dzisiaj sobie zaczynam podróż od zera do zera w statki. Ty na takim niskim poziomie grasz? Grywam, właśnie przed chwilą grałem sobie tam czwórkami, piątkami. Od czasu do czasu grywam na tych niskich poziomach. Okej. Okay. Ten, słuchaj, ja bardzo chętnie. Jakie to są mnie zasady? W sensie, ilu na ilu się gra w meczu? Jeżeli chodzi o taką bitwę losową, to jest 12 na 12 i bitwa trwa 20 minut. Okej. Okay. To ja bardzo chętnie. To by nam brakowało 10 osób, ale rozkręci się. Co tam? Od tier 1 do tier 1. Tak. Generalnie nie wiem jakby, czy to jest takie twoje konto, czy takie, które nie, dostałeś. Nie, mam absolutnie, nie. Ja absolutnie nie lubię tych dostawanych kont z jakimiś bajerami. Okay, okay, lubię sobie przeżywać grę od zera, więc nie mam ten. Ja nie mam motywacji, żeby... No dobrze, to, bo nie wiem, czy już możesz bitwy losowe rozgrywać, czy na razie tylko te kooperacyjne? Kliknę bitwa, tak, mam kooperacyjne, to są na kompy, nie? Dobrze, a jak klikniesz na to, gdzie masz kooperacyjne w tym menu, to powiedz mi, czy możesz wybrać losową? Nie, jest tylko połączyć z innymi graczami, tak? Już sprawdzam, momencik. Jest Division Morsa Fumatos, to jest twój? Nie, nie, nie. Ja już ci... Jeszcze Szparagus mówię. 1, jakbyś mnie odnalazł tutaj na czacie gry, to... Okej. Okay. Kanały... Oficjalne kanały... Na którym kanale będziesz? Znaczy, jak masz takie coś, nie kanały, tylko kontakty i tam sobie klikasz na dole... Dodaj grupę. Nie, nie. Nie. Kontakty tutaj gracza, i tutaj lupę, no i ten... Mówisz, masz przez S, tak? Szparagus 1? SZ, Szparagus. Okay. Dobra. SZ. Okej, okay, dzięki. 1. Jest. Nie z listy kontaktów. To wysyłam ci zapro. Ja chyba jestem jako Węzowski. To w ogóle jest to konto ma z... Kiedy weszły czołgi do Polski? Kiedy była beta? 2000... Chyba była pierwsza, była w 2008. W tym roku 10 lat było chyba, okay. Z tego co pamiętam. A to było 10, ciekawe, to było 10 lat liczone od bety czy od oficjalnego 1.0? Kurde, super pytanie. O kurde, ja ci powiem, nie wiem jak to liczyli. Mogę ci powiedzieć, że otwarta beta była gdzieś mniej więcej w połowie lipca, chyba 11 czy 12 lipca 2015, jeżeli chodzi o World of Warships. No nie, tak, statki są późniejsze. Dobra. Jak ten, to jak coś to, nie wiem, zapraszaj mnie i tak dalej, ja sobie tutaj przeglądam. Dobra, to mi powiedz mi, jaki masz nick jeszcze raz. Aha, tutaj? Nie dostałeś to? Węzowski, nie dostałeś zaproszenia? Czekaj. Nie dostałem zaproszenia, bo tutaj to tak nie działa. Aha. Teraz musisz na tą strzałkę klik, o. Dobra, czekaj, no coś do mnie napisałeś, widzę. Aha. Dobra, rozumiem. Pewnie ja cię mogę mieć w kontaktach, ale ty nie musisz mieć mnie w kontaktach. Ale znalazłeś chyba innego Szparagusa. A, dobra, okay. Ja cię zaraz odnajdę. Jest pan Węzowski, dodaję sobie do friendsów i wysyłam zaproszenie do dywizjonu. Okej. Dobra. O. I generalnie... Wybierz sobie okręt, którego poziomu chcesz zagrać i ja się dostosuję. Jasne, sobie wezmę ten... Dobra, i powiedz mi, ty jesteś, jak siedziałeś w okrętach już przed tym, przed Warshipsami? Czy po prostu z grą się ten zafascynowałeś? Polubiłem się z grą i trochę interesuję się historią. Okej.
Dobra, czekaj, czy ja wszystko zrobiłem dobrze? Jesteśmy tym razem... Jesteśmy razem, jestem tak. Jestem zredowany. Czyli ja muszę sobie wybrać poziom pierwszy okrętu. Jak coś masz? Mam. To wezmę sobie jeden z nielicznych polskich okrętów. I włączę bitwę kooperacyjną na razie. Czekaj, Trollit pisze, żeby włączyć RTX-a. Tu jest RTX? Nie sądzę chyba. Nic mi na ten temat nie wiadomo. No, chyba jestem na maksie. To jest DirectX 11 i tu tych bajerków na razie nie ma. Nie jesteśmy na Nvidia, więc mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. To jest tamten. Chociaż odbicia to mogłyby zrobić, podejrzewam. Pewnie z czasem. Ale podejrzewam, że wszyscy czekają, aż to wejdzie w jakiś ten... Bo wszyscy się teraz starają przesiąść na tego, na Wulkana i w Wulkanie ma być obsługa ray tracingu. O. Jak będziesz gotów do bitwy, to powiedz. Jestem, klikam sobie. Okej. Okay. Dobra. Nie? To zrób jeszcze raz gotów. W dywizjonie. Kliknij czekaj, na... Czekaj. Jestem gotowy, tak? Czy nie? Bo jestem ten... Nie, już nie, już nie jesteś. Czy byłem gotowy kliknij teraz. O, teraz jesteś. Dobra. Sorry, okej. Okay. Że potwierdź 16. Jak dołączyć do nas? Ty Kazek, czekaj, no musisz mi wysłać zapro. Jaki masz pseudonim? Co tam, Honda Civic, że AMD lepsze. Marzy mi się złożenie systemu, na którym postawiłbym Linuxa i korzystał tylko z w większości darmowego oprogramowania. Strasznie mi to ciekawi. Dobra, ja chyba nawet jestem na SSD. Więc się pochwalę, że mi się już wgrało. Tu generalnie przy tych bitwach z botami, to one się tak zachowują średnio realistycznie w porównaniu do graczy. A, widziałem. No, one zazwyczaj po prostu do ciebie dopływają. Ile trzeba rozegrać tych bitew z tym? Jak będziemy w porcie, to sobie wejdziesz na poziom konta i tam od któregoś poziomu konta już można grać te bitwy randomowe. No. Natomiast ponieważ tworzymy dywizjon, to jak chcesz, to możemy przejść do tych bitew randomowych, bo ja jakby pociągnę cię ze sobą w cudzysłowie. Jeśli to ci nie zepsuje statów, mi się bardzo chętnie nie, pływa nie, i tak nie, i tak. Nie ma problemu. Powiedz, my tu jesteśmy resztę z botami, czy to są ludzie z nami? Z nami są generalnie w tej chwili trzy boty. One mają takie dwukropki przy nikach. Tabulatorem sobie możesz podejrzeć składy drużyn. Powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz. Którym się rozgląda bez celowania? Znaczy, jeżeli chcesz się rozglądać bez celowania tak. Ogólnie dookoła okrętu, to musisz przytrzymać prawy moment. Prawy przycisk myszy. Okej, okay, i wtedy działa, zostają na swojej pozycji. Dobra, jest. Działa, zostają na swojej, tak. Ekstra. No i spoko. Tak, którym się strzela? Dziękuję za dobre rady. Kiedy wchodzą ten, bo tutaj są te lotniskowcy, nie? Lotniskowcy się zaczynają na czwartym poziomie i na czwartym poziomie bardzo dużo graczy gra lotniskowcami, więc... Będziesz spotykał lotniskowce od tego poziomu często. No i oczywiście tam z wyprzedzeniem, wiadomo, trzeba strzelać tam, gdzie ten okręt będzie za chwilę, nie? Powiedz mi teraz z ważnych rzeczy, w co warto tutaj celować w tych okrętach? Wiadomo, że będzie w ładowni jakąś. Wiesz co, teraz jak gramy na tym poziomie pierwszym, to strzelamy z pocisków odłamkowo-burzących, które zadają jakby mniejsze obrażenia i mają zdolność do podpalania, więc tak naprawdę do końca nie ma znaczenia, w co będziesz trafiał, w którą część okrętu. Natomiast jeżeli już będziesz chciał grać tam powiedzmy na krążownikach czy na pancernikach i strzelać z pocisków przeciwpancernych, no to generalnie pod działa i pod kominy najlepiej strzelać. Okej. Okay. Żeby jakby linia ta celownicza była równa z linią wody, to jest jakby podstawa. Teraz tak się zastanawiam, czy takie są dobre strategie na przykład. Jest pytanie, czy są łodzie podwodne? Chyba łodzi podwodnych nie ma, czy są? Mają być, ale na razie nie ma. Ej, to rozwój jest dobry.
A jest to już był ten? Bo oni rozumiem, robią twórcy takie same, jest taka sama koncepcja jak w WoCie, że są pewnie jakieś dzienniki deweloperskie, gdzie tłumaczą te wielkie zmiany? Są. Były już wpisana mechanika. Jest blog dewelopera. Były trzy testy okrętów podwodnych. Aha. Każdy był jakby zupełnie inny i jeszcze do końca nie została jakby koncepcja okrętów podwodnych wypracowana. Aha. To trwa tak długo z tego względu, że jak były wprowadzone jakby zmiany w lotniskowcach, to Wargaming popełnił sporo błędów, co spowodowało, że lotniskowce były albo za mocne, albo za słabe. I tak jakby na żywym organizmie później je dopracowywali przez 3 czy 4 kolejne patche, nawet więcej, to z pół roku trwało. Ty zaraz, Jezu, atakuję swojego, przepraszam. Jezu, sorry. Jezu. Hermeli, nie przejmuj się, dostaniesz w nagrodę kolor różowy, jak będziesz swoich zatapiał. Okay. Jezu. Dziękuję czatku za tę informację. Teraz tak, domyślam się, bo to jest głównie okres II wojny, coś takiego, nie? Pierwsza wojna i druga, i jest kilka okrętów, które są takie powojenne, ale świeżo powojenne. Natomiast jest dużo takich okrętów, które są tak zwanej deski kreślarskiej lub są powiedzmy wymyślone przez Wargaming, żeby dopełnić linię. A wiem, tak z czołgami, to jest spoko. Chciałem się zapytać, czy doszły, są tutaj taktyki, jest tutaj taranowanie jak w czołgach? Jest taranowanie. W sensie, dobra, kim warto taranować? To okay, teraz tak, muszę sobie ogarnąć w ogóle, jak wygląda tutaj życie. Ja zaczynam od, to co mam, to jaki okręt? Ten cały nieszczęsny... No to masz okręt pierwszego poziomu niemiecki, Hämmerling, czyli to były takie okręty, które pełniły zazwyczaj funkcję okrętów ćwiczebnych, tam dla młodzieży, która uczyła się żeglować i uczyła się marynarki, tak okay. Mniej więcej, jeżeli chodzi stricte o historię. Aha. Dobra, natomiast... Tak, co bym się przerywał? Krążownik, w sumie jaką on pełni rolę? Krążownik to jest teoretycznie najbardziej uniwersalny okręt, ponieważ przyzwoicie sobie radzi w konfrontacji z pancernikami. Przepraszam, tam i, ranker napisał, nie, że krąży, tak. No tak, poniekąd. W każdym razie ten radzi sobie z nieźle i z niszczycielami, i z krążownikami, i z pancernikami. Wiesz co, widziałem, że czy ty masz jakiś wyższy poziom niż ten pierwszy? Nie. Mam nadzieję, że nie. Nie masz, dobra. Czy nie mam, teraz, okay. Zaraz. No, jest poziom dostępu trzeci, tak? Ale widzę, że mam takie teraz koło gotowości, mam... Aha, dobra, zaraz, gra, jestem z innymi graczami. Obok tego panelu gotowy, te trzy takie znaczniki, to co to jest? Wiesz co? Jak mam, wiesz, na dole jest ten gotowy... Tutaj możesz dołączać do różnych dywizjonów. Na przykład jak masz znajomych, którzy grają dywizjon, możesz do nich dołączyć. No właśnie, można... Kto tam chciał grać? Koksen chciał grać? Że mam cztery poziomy. Zaraz, jak mam cztery poziomy? Jest nowy poziom dostępu. Aha, 3, czyli mam 4, tak? Dobra. Kazek chciał grać, tak? Dobra, ja ci teraz coś podpowiem. Jak jesteś w tym menu, w którym jesteś, z tego co widzę na podglądzie streama... Czekaj, tylko odniosę tam, że pana Adriana oplułem. Tak. Gdzie jest pan Adrian? Nie widzę nikogo. Ja muszę wbić na jakiś kanał i zapraszam. Siedzimy na Discordzie. Nie masz nic przeciwko, żeby ktoś wbił, nie? Ja nie, absolutnie. No, to spoko. Dobra, przepraszam cię. Dobra, co robimy? Masz tutaj te poziomy i generalnie musisz wbić, zaraz ci powiem, który poziom, żeby móc grać jakby te wyższe bitwy. W ogóle to może zacznijmy od tego. Wejdź sobie w tej chwili w zakładkę, którą masz pod tym gotów badania. Jak dodasz kolegę już. Mhm. Badanka. Jedziemy z legendarnymi badaniami. Badania masz pod tym, gdzie puszczasz bitwę, czyli gotów. No, tutaj i jak sobie to otworzysz, to wyskakuje ci jakby drzewko badawcze. Mm-hmm. I teraz masz ten poziomu pierwszego Hämmerling i możesz zbadać Drezno, czyli poziom drugi. Dobra. Czyli jak sobie klikasz, dokładnie.
i kupujesz sobie. Dobra, teraz tak. Nie podaję mi jakiego. A, rozumiem, że to nie jest nic tam. Teraz tak. Albo dobra, wyjdziemy w trakcie bitwy, zobaczymy, aż będą tam. No, no. Tu masz jakby w tej chwili w menu ulepszenia, czyli tam, gdzie byłeś, miałeś jakby lepszy kadłub, mogłeś sobie zrobić i tak dalej, tylko żeby go zrobić, to trzeba kilka bitew w nim rozegrać, żeby zdobyć doświadczenie. No, dobra, więc to zrobimy ten, chyba że wbije pan Adrian albo ktoś, nie wiem, czekaj, dodałem go. Dobra, to teraz, żeby zmienić okręt ten, który masz w dywizjonie, musisz zrobić, że jesteś niegotowy. Ale wiesz co, mi ten, okej, coś tracę grając z jakimś, jak zostanę na tym biednym Dreznie? Bo to się wydaje jako sympatyczny okręt. Znaczy, nie, w sensie jesteś w dywizjonie, jak klikniesz na dywizjon, tak, tam na dole, to jesteś jedynka, bo wybrałeś ją do bitwy i będziemy grali jeszcze raz na tym Heberlinie, którego miałeś w poprzedniej bitwie. Dobra, czekaj, odryduję się. Czyli ja nie mam nic przeciwko nad tym. Czyli wybrać teraz Drezno, tak? Bo Drezno kupiłem. Masz Drezno, teraz musisz zrobić gotów jakby. Okej. I ja ci dam dowództwo w dywizjonie, żebyś mógł zaprosić tego kolegę. Teraz masz dowództwo w dywizjonie. Dziękuję i możesz tego bardzo. Kolegę, który do ciebie napisał, jak klikniesz na jego nick sobie. Zobaczmy, czy on się nie obraził. Zaproś do... Tutaj to już było. Teraz zaproś do dywizjonu. Zobaczymy. Jest ważne pytanie z czatu. Czy Dresden to ten z pierwszej wojny, czy z lat 30? Znasz odpowiedź na to pytanie? To jest ten starszy. Starszy. Że czarnolistować go. Dobra, zagramy, czy tak to jest zabawa na boty i tyle. Ja daję ten. Klikam bitwę, rozumiem, że... Oj, ja wziąłem chyba nie ten okręt. To źle czy dobrze? Źle. Dlaczego? Bo wziąłem okręt chyba trzeciego poziomu. W sensie, że rozwalisz wszystkich? W sensie, że możemy grać z czwórkami i będzie nam się grało ciężko. Okej. Okay. Czy możemy przegrać z botami, co? Chciałeś lotniskowce, to zobaczysz. Super, dziękuję. Ja się dobrze bawię, więc ten... Co tam się śmiejecie? Ja. O to chodzi właśnie. Zobaczymy, czy ten, czy okręt... Czy jest jakiś postęp, że na przykład, nie wiem, to, że te starsze są niższego poziomu, czy coś na przykład z pierwszej wojny przetrwało do jakiegoś tam wyższego tieru? Generalnie te takie międzywojenne, powiedzmy, to są na poziomach szóstych, piątych, szóstych, czwartych, piątych, szóstych, siódmych ewentualnie. Jaki ładny w ogóle. A od ósmego to już się zaczynają, siódmy, ósmy już się zaczynają takie, w zasadzie od ósmego takie klasyki. Ej, powiedz mi teraz ważną rzecz, to pod R co to jest de facto? Jeżeli cię ktoś podpali albo okay, dostaniesz torpedę i będziesz miał zalanie, to gasisz. Dobra. Tak, jestem wrzucony na głęboką wodę. A, iż pan Adrian jest na Discordzie, to już go dorzucimy. Uwaga, polski game dev przyjdzie. Halo, halo, my sobie pływamy już, jakby co. Jak tu jest ze spotowaniem? Ono od czego zależy? Zasięgu widzenia statku? Co? Domyślam się, czy... Masz, nie wiem, takie kółko zębate nad minimapą po prawej stronie i tam możesz sobie zaznaczyć, żeby ci pokazywało, jaki jest zasięg twojej wykrywalności. Okej. Okay. I jak sobie w to klikniesz... Z powierzchni wody, mamy, tak, z powietrza. I na minimapie ci pokażę to w takich kółkach i w dystansach. Ty, wow, podoba mi się to w sumie. Ale zostawię sobie na razie, chyba że mam teraz... Raz, dwa, trzy. Halo, słuchajcie, cicho. Czy to jest Andrzej Chmielarz? Nie, to jest Andrzej... Nie słyszę nas, dobrze. Kto ma taki ładny, ta mgła to jest jakaś mgła bojowa, w sensie gaz bojowy? W sensie... Niszczyciele mają zasłony dymne zasłony i dymne. Kilka krążowników. Okej, chyba was słyszę, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Jesteś cicho. Ja sobie to zaraz wyreguluję. Jest cicho, prawda? Czy tylko u mnie? Nie wiem, ja go w miarę dobrze słyszę. A, dobra, zaraz sobie sprawdzę w takim razie. Okej, jak nie mogę podnieść działa na shifcie, znaczy statek jest poza zasięgiem moim, nie? Tak. Dobra.
Zasięg dział też ci pokazuje, jak klikniesz kółko zębate i sobie tam zaznaczysz na minimapie. Okej. Jej, ładnie tutaj. Teraz tak, węzły. Ile to był węzeł? 1,6 km? 1,8. Dobra, to nie jest źle. Trzymam armaty na kule. Nie wiem, nie mam pojęcia. Muszę sobie sprawdzić historię tego. Ma ładną flagę, nie? Czy słuchaj, jak mam przeciwnika za... jak mam przeciwnika za wzgórzem... To czy... Mogę go właśnie ostrzelać takim, taką parabolą, strzałem parabolicznym ładnie? Możesz, możesz. Ty zaraz. Jeżeli przelecą pociski, to możesz. Moment, bo ja tutaj sobie ten, właśnie będę wypływał na ląd. Ja też wpłynąłem na ląd, ale to się zdarza. To czasami taktycznie nawet się robi. Jak to była Costa Concordia 39. Chyba się zepsuł ten statek. No właśnie tam się panowie staranowali obok ciebie, jak widziałeś. Kapitanie, problem rozwiązany. Podoba mi się, jak ze spokojem meldują o tym. O dziurze i nas zalewa, to jest słodkie. Ej, tak to jest po staremu, nie? Tak samo szkolisz załogę? Tak, i tak. Znaczy na razie załogi żadnej jakby nie masz, w sensie kapitana szkolisz, bo tu jest... Nie ma jakby członków załogi, tylko jest kapitan. A, ale rozumiem, czemu teraz nie? To jest niski poziom, czy statek tak, jest... Tak, bo jest za niski poziom. Okej. Okay. Czy jest, Jezu, pytają, czy jest abordaż. Chyba nie stosowali tych taktyk podczas II wojny, nie? Parę razy się zdarzyło, ale w grze nie ma. Ty, abordaż, brzmi to dobrze. Aha, dobra. Aha, teraz tak. Zasięg wykrywalności, zakrzywienie powierzchni. Pod H mam informację o moim statku, nie? Tak. Dobra. O jego parametrach, zasięg, wykrycie z dymu i tak dalej. Okej. Okay. Jest Kazek. Kazek, chcesz się z nami komunikować na Discordzie, czy nie chcesz? Jak nie chcesz, to spoko, tylko musimy się jakoś znaleźć. Nie wiem, czy się dodałem. Teraz tak, domyślam się, że pod M jest... Ty, mapa jest bardzo ładna tutaj. Nie grałem dawno w tanki, ale czy w tankach też jest taka ładna mapa jak tutaj? Strasznie ładna teraz zrobili. Powiem ci, że nie pamiętam, bo też nie grałem dawno. To jest ładne oddalenie. Czekaj, że jestem na oparach, zaraz będę... Co ty mówisz? To jest to czerwone... Okej, okay, moje zdrowie... Tak, dobra, to zrozumiem, to z resztka tego zdrowia. Okay. Ładnie jest ten interfejs. Zaczynam go powoli ogarniać. Tą grę jeszcze można sobie jakby dopieścić wizualnie modyfikacjami, które są dozwolone. I że w czołgach artyleria widzi taką mapę. No pamiętam, tylko tam była dużo brzydsza swego czasu. A to ja mówię, jak w czołgi to jest dawne wieki. Ja jeszcze podpowiem tylko widzom, którzy przyszli ze mną razem z rajdem, że jak chcecie integrować się na czacie, to na stronie jadisco.pl. Tak, tylko uważajcie. Jak coś, to lepiej. Na Twitchu też jestem, więc nie ma problemu. Zaraz, próbuję teraz zrozumieć. Na swoim widoku taktycznym statku mam coś, co wygląda, jakbym miał na burcie każdej 5 dział. Czy to jest możliwe, bo nie widzę ich optycznie? Tak, jest możliwe. A jest, dobra, to są poukrywane. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Jest możliwe, okej, świetne. Świetne.
że wstydzę się was. Nie no, zachowujcie się, tak? O to chodzi. Właśnie, Kamil przecież się nie zintegruje. Co mam pod R? R to jest leczonko. Nie leczonko, gaszenie pożarów. No, leczonko jest na innych okrętach. Najniżej się zaczyna na pancernikach leczonko. Co można naprawić na przykład? Ogólnie odzyskujesz po prostu HP. Co mam pod L? Jeszcze coś pod L mam coś? Kurczę, nie widzę tego. Mogę wcisnąć, już nie wzięłem. Ktoś tam pyta, z kim rozmawiam, już tłumaczę. Jestem z panem Szparagusem. Ze społeczności tak naprawdę World of Warships. To jest problem, bo z WOT to jest World of Tanks, WOW to jest World of Orki i doszły Warshipy i jeszcze są Warplanesy, nie? No na World of Warships ludzie mówią WOWs. Okej. Okay. Czy gra jest free to play? Tak, zapraszamy. Co tam, że w Noicie się dało przez ścianę? Dało się. Teraz powiedz mi, te oznaczenia, które są na górze, kolory, co one oznaczają? Jak masz, wiesz, na przykład niebieski, bla, i tak dalej. Znaczy, ty masz różowy, ponieważ w poprzedniej bitwie zatopiłeś sojuszniczy okręt. Zatopiłem jednak, okej, dobra. Czy tam zaatakowałeś, no. Ile waży? W moim świecie 50 giga, nie jest małe. Zaatakowałem, wydaje mi się, że oszczędziłem go jeszcze. No dobrze, to przeciwnikowi został tylko lotniskowiec. O. Ale mamy tak dużo punktów, że się za chwilę bitwa skończy, bo mamy 860 punktów, a bitwa się skończy przy 1000 punktów. I mamy wszystkie cztery kapy, czyli te miejsca, które trzeba przejąć. W związku z tym to jest bitwa wygrana, tu już się nic nie wydarzy. Oriok, spytać, czy są samoloty, co mogą na wodzie lądować. A tutaj chyba są tylko głównie te samoloty, które startują z lotniskowców. Każdy samolot może wylądować na wodzie, nie? Czemu nie lecą szanty? Masz kara! Ty, słuchaj, mam, a to mi dobry pomysł teraz podesłałaś. Okej, rozumiem, że obrona przed lotnictwem, które sobie wypełza z lotniskowców, to jest zadanie statków, które mogą się bronić przed nimi, tak? Na tych niskich poziomach ogólnie w większości tych okrętów to jest szczątkowa obrona przeciwlotnicza i ona strzela automatycznie. Natomiast na wyższych poziomach już są takie okręty, które jakby teoretycznie były przeciwlotnicze. I one lepiej sobie radzą z wrogim lotnictwem. Ej, ale pomysł z szantami mi się spodobał. Moment. Szczeczka jest tu spoko, ale... Ja teraz nie pauzuję gry, nie płynę. Dobra, sobie wyciszę muzykę z gry i puścimy sobie szanty. Za chwilę, dobra, bo wygraliśmy akurat. Ty genialny, ale masz kara. To jest genialny pomysł w ogóle. Jak nas ktoś ogląda z WoWa, przecież to powinno być obowiązkowe tutaj, że sobie włączasz szanty. Przecież kultura szant. W Polsce mamy morze, ktoś z was nie wie w ogóle? Tak, hej, o kolejkę nalej. Odblokowano trzeci poziom dostępu. Wybierz bitwy losowe i walcz przeciwko... Bardzo ładna jest ta szanta, co Tytron przypomniał. O tym, co się zostawia statki na tym. Okej, okay, zaraz, więc tak. IDDQD jest z czatku. O. Już zapraszam. Dodaj do kontaktów. Zaproś do dywizjonu. Coś przyjmiemy każdego. Też mogę zagrać. Jasne, zapraszam. Tylko my tutaj jest low level. Mnie też przyjmij. Adrian, nie dostałeś ten? Nie, jest moment. Maksymalnie mogą być 3 osoby w dywizjonie.
O! To co, nie musimy, może być więcej. To co musimy zrobić, żeby zagrać na więcej osób? Można spróbować na tak zwanego klika, czyli odliczysz 3, 2, 1 i oni w tym samym momencie odpalą. A nie, ale dobra, nie, ale nie ma jakiś tryb gier na przykład właśnie 12 na 12 i tak dalej, żeby sobie zagrać ze swoimi ziomkami? To są gry sezonowe, takie bitwy klanowe, ale one się rozgrywają zazwyczaj na poziomach od 8 do 10. Kurczę, to jest ciekawe. Myślałem, że to ten. To zaraz, rozstrzygnijmy z Adrianem w takim razie. Będziemy robić rotację chyba. No ja raz sobie z wami zagram. Luz. Nie wiem, wysłałem ci zaproszenie. Zostałem już tylko, dodaj do czarnej listy, wszystko ten. Kurczę, to wpuściłem tam kogoś. Kurczę, i Dedeka wpuściłem. To na chwilę go ten... usuniemy, żeby się nie obraził. Zaprosimy go za chwilę. To jest pan Adrian. I pan Adrian, doszło zaproszenie? Zaraz napiszę. Tak, mam. A są jakieś gry z gatunku customy, że można sobie zagrać właśnie we własnym gronie? Jest coś takiego, co się nazywa pokój treningowy. Okej. Okay. Ale to rekomenduję sobie obczaić, jak to się odpala jakby poza streamem, bo tam jest trochę ustawiania. Niedużo. To okay. Znaczy na początku mógłbyś mieć problem, żeby się tam jakby poruszać jako żenowa giereczka, ale generalnie można sobie robić takie zabawy. Żeby wziąć pan Adrian. Pan Adrian powinien być na Discordzie. W waszym świecie też jest cicho? Nie, no jest, mówi. Jestem. O, dobra. Ja klikam bitwa, tak, bo jesteśmy, nie? Poczekaj, bo ja nie wiem, czy kliknąłem gotów. O, teraz możemy. Jest za cicho, no to dobrze, no to wszystko się zgadza. Proszę, SC Kili pyta pana Adriana, kiedy pancerniki w RFX będą. To powiem tak dyplomatycznie bardzo i marketingowo, skupiamy się na razie na tym, co mamy zrobić, żeby było dobrze. Okay. W ogóle ten RFX jest teraz w jakiej fazie? To już jest 1.0 jeszcze nie, nie? Nie. Wiesz co, tam zostało nam chyba jeszcze pół roku pracy tak naprawdę. To dosyć mało w sumie. Sporo, ale już jesteśmy w tym wczesnym dostępie od roku ponad. Wąziu. Okej, okay. Co jest? Jak będziemy w porcie, no. To wejdziemy w ustawienia. No. Ja ci powiem, co trzeba kliknąć, żebyś miał lepsze widoki, w sensie, okay. Żeby ci trochę parametrów wyświetlało, których normalnie nie widzisz. Dobra, typu dzięki. Odległości, niki, typy okrętów i tak to dalej. Nie mogę teraz tego zmienić z tych opcji tutaj, bo minimapy. Poczekaj, znaczy generalnie możesz, nazwę ale... okrętów. Obracanie mapy, ale... czemu nie? Obracanie brzmi spoko. I włącz sobie wszystkie, potem będę wyłączał, o. Tak, ale włączyłeś to tylko na minimapie, a chodzi o to, żebyś z widoku okrętu pewne rzeczy widział. Czaję, dobra. Co tam, Sorugalski pisze, jak kliknę środkowym myszkiem po wystrzale... Ty, dzięki, to brzmi dobrze. To teraz tak, jak was rozpoznać? Faktycznie nie widać ksywek. No to naciśnij Escape, wejdź w ustawienia. Okay, patrzę, czy nie wpłynę sobie na wyspę. Dobra, wpłynę sobie na wyspę. Wejdź w ustawienia i następnie w sterowanie. Okej. Okay. I po lewej stronie, na samym dole, masz tryb alternatywnego interfejsu. Takie coś. Po lewej stronie, na samym dole. Jest. Aha. Adaptacyjny czy pełny? I robisz pełny. Zastosuj OK. No i pięknie. Od razu lepiej. I teraz jakby już widzisz więcej. Widzisz niki, powiedzmy, nazwy okrętów. No tam Boże, pod altem widać. Spoko. Okej, okay, czyli to jest... Podobna filozofia jak w wodzie, jest ogólna pula HP-ków, którą sobie zdejmujemy. Okej. Okay. Tak, statki jadą, bardzo ładne potajte.
Zaraz, i to jest nasze ostatnie nabociki, czy już jesteśmy... Zaraz. Chyba jeszcze nie, to w porcie będzie trzeba podejrzeć ewentualnie. Już bym się wystraszył, gdyby wyszło, że gramy na ludzi. Ja mam prośbę do czatów WoWsowych, żeby podpowiedziały, przy którym poziomie konta już nie trzeba grać z botami. Wiesz co, grałem rano i chyba od trzeciego. Aha. Okej. Okay. Ja bym się zaangażował, żeby ten... zrobił te customy, bo to brzmi najciekawiej, powiem szczerze. Bo ja ten etap rozgrywałem tak wiem, dawno temu. Temu. No, pamiętam, rozumiem. Nie? Czy warto to ranować? Jest pytanie ważne ode mnie teraz. No. Myślę, że nie. Myślę, okay. Że lepiej robić wyniki po prostu. Okay. Chyba, że już masz mało HP-ków i przeciwnik ma znaczną przewagę, to... Pomogę ci z tym jegomością. W co go najlepiej ostrzeliwać? Z pocisków odłamkowo burzących nadbudówki. Nadbudówka. Czyli kominy, tam będziesz go podpalał, nie? Okej. Okay. To tak w telegraficznym skrócie, bo ta mechanika bywa bardziej skomplikowana. Mm. O, zdech. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Został jeden biedak. O. Ty zagraj z nami jeszcze jedną, Adrian. Tak, brawo. To poszło szybko. Dobra. Dzięki. Dobra. Gdzie są torpedy? Jakie statki miały torpedy? Mi się torpedy kojarzą głównie z tym, z uzbrojeniem łodzi podwodnych, a to nie pewnie jest niszczyciele. Ten wojny. Niszczyciele mają torpedy. Niszczyciele kiedy wchodzą? W zasadzie to... No więc idę patrzeć na moje... Od drugiego poziomu wchodzą niszczyciele. Badanka. Masz tutaj możliwość zbadania V25 takiego niszczyciela, jeżeli ci expa starczy. Zobaczmy, bo powinno starczyć.